Pytanie brzmi, skoro wyznajecie monogamię, dlaczego Krishna żyje z kilkoma tysiącami żon na swojej planecie? Krishna doesn't live with a few thousand wives. Krishna nie żyje z kilkoma tysiącami żon. Krishna married 16,000 wives. Krishna poślubił 16 tysięcy kobiet. And he gave them each a separate palace. I każdy z nich ofiarował pałac. And each palace, he simultaneously multiplied himself and entered into each palace at the same time. I w tym samym czasie on powielił się, rozprzestrzenił na 16 tysięcy postaci i w tej samej chwili, w tej samej minucie wkroczył do wszystkich 16 tysięcy pałaców. This is the God showing that he can satisfy unlimited devotees by accepting their personal service. W ten sposób Bóg pokazuje, że może zadowolić niezliczoną ilość wielbicieli poprzez którzy służą mu osobiście. 16,000 princesses were captured by a demon called Bomasura, and they were held prisoner and they were being tortured. Pewien demon, Bomasura, wziął do niewoli 16 tysięcy księżniczek i tam je torturował i trzymał w zamknięciu. So they wrote to Krishna and said, please save us and take us as your maidservants. Więc one napisały do Kryszny, proszę, prosimy, uratuj nas i pozwól nam zostać swoimi służkami. So he came and saved them from this demon. Tak więc on przybył i uwolnił ich od tego demona. Then in respect he married all of them. A następnie poślubił je wszystkie. And then he took them to his island capital of Dwarka. A następnie zabrał ich na swoją stolicę, wyspę, stolicę, która nazywała się Dwaraka i każdej ofiarował pałac. If you try to understand Krishna by thinking he's an ordinary human being, then of course this is very bewildering. But if you understand that he is God and he's unlimited, that he's accepting personal service from different devotees, then it all makes sense. Jeśli będziesz próbował, czy będziecie próbowali zrozumieć Krysznę jako zwykłą ludzką istotę, to to wszystko nie ma sensu, ale jeżeli spróbujecie zrozumieć go jako Boga, jako kogoś, kto może wszystko zrobić, wtedy to zaczyna nabierać jakiś sens. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.